Witajcie, cześć, witajcie na kanale Odkrywca Historii. Znajduję się w sklepie stacjonarnym, który mieści się w miejscowości Susz. Minęło już 2 tygodnie od momentu otworzenia sklepu. No i w momencie, kiedy tutaj już jestem codziennie, dochodzi coraz to więcej nowego towaru, muszę przeprowadzić pewne reorganizacje całej ekspozycji. Dzisiaj dotarły kolejne dostawy w związku z tym, że chciałem rozszerzyć tak zwany kącik związany z magnesem neodymowym. Zamówiłem cały stelaż z linkami, też również i magnesy neodymowe, jak i inne rzeczy, które będą przydatne. Na specjalnym stelażu umieścimy 9 rolek różnych lin o różnej grubości. Będzie je można kupywać na metry, a do tego wszystkiego wyposażyliśmy też cały ten dział o karabinczyki różnej wielkości i wytrzymałości karabinczyki. Na próbę wzięliśmy tam około 50 sztuk. Zobaczymy, bo każdy karabinczyk ma określoną wagę i nadaje się do różnej średnicy lin, które będą się tutaj znajdowały w sprzedaży. Dotarła również paczka z magnesami neodymowymi. Będziemy w sprzedaży posiadać magnesy firmy Kraft Dele, w miarę tanie neodymy, a o dużym udźwigu. Dotarła również paczka z akumulatorkami i bateriami firmy Blow. Mamy taki ekspozytor, no i w kartoniku baterie. Jak wyciągnę, to też pokażę Wam, jak to wygląda. W tej paczuszce mamy szpadle hartowane, personalizowane. To też Wam pokażę, jak wyglądają. One są w różnych kolorach. Jest na to pomysł. To w dalszej części. Jak również dotarły propointery firmy MD Mars. One będą też służyły między innymi do działu tak zwanego personalizowanego, gdzie można będzie kolorami dobrać sobie akcesoria do poszukiwań. Dotarła również paczka z firmy Quest. Uzupełnimy swoją wystawę stałą o rzeczy, których nie mieliśmy. Dotarła również dostawa z firmy Quest. Naszą ekspozycję, która mieści się tutaj, uzupełnimy o produkty, których wcześniej nie mieliśmy. Propointery, jakieś torebki, kabury czy skuby Tektor. Staram się, żeby w tym sklepie była maksymalnie pełna oferta wszystkich producentów. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, natomiast nie stanowi to większego problemu. A tutaj pochwalę Wam się. Tak wygląda stanowisko do pakowania. Używamy folii bąbelkowych, streczu, no i firmowych taśm. W sklepie przybywa coraz więcej produktów. Asortyment jest rozszerzany na bieżąco. W związku z tym już na tym etapie muszę przeprowadzić reorganizację tej ekspozycji, która znajduje się obecnie. Ścianka, gdzie prezentowane są wykrywacze Nocta Macro, zostanie przeniesiona w inne miejsce. Natomiast w tym miejscu tutaj, gdzie akurat widzicie, będzie wszystko, co jest związane ze światem wodnym, czyli magnesy neodymowe, sznury, buty odpowiednie, odpowiednie kamizelki i wszystko, co jest potrzebne do chodzenia po wodzie, czy też rzucania magnesem neodymowym. Wykrywacze metali i akcesoria firmy Nocta Macro trafią na tą właśnie ścianę. Do tych płyt systemowych dotarły oto takie wieszaczki. Na nie będę kładł kartony z wykrywaczami, no i oczywiście haczyki do eksponowania innych rzeczy. Także też to oczekiwałem i to na tym etapie już mi pozwoli robić zmiany w sklepie. Stojaczek do lin. Jest pomalowany tylko farbą podkładową. Każdy z nabywców musi dostosować kolor do swoich potrzeb. Ja mam farbę czarną, także farbą czarną przemaluję ten stojaczek. No i założę linę.
Stojaczek obmalowałem na czarno, będzie bardziej estetyczny, wyschnie i będziemy montować szpulę z linami. W sprzedaży, w ofercie będziemy mieli akumulatorki i baterie firmy Blow. Tak to wygląda. Na takim stelażu umocuję zamówiony towar. Będą dobrej jakości akumulatorki, alkaliczne baterie, jak i zwykłe baterie, które też będzie można wykorzystać, które będą tańsze w ofercie. Rozpakuję wszystkie paczki, które dotarły i pokażę Wam efekt końcowy. I tak to wygląda. Pakiecik na start najpotrzebniejszych baterii akumulatorków został już wyeksponowany. Będąc w sklepie, możecie od razu też zakupić sobie baterie do propointera czy do wykrywaczy. I skończyłem układanie lin, które będzie można kupić na metry. No i oczywiście dostosować je do swoich potrzeb, zakładając do magnesu neodymowego. Na stelaż z linkami dołożę jeszcze karabinczyki, które są potrzebne do mocowania magnesu neodymowego. Mam kilka rodzajów i też je wyeksponuję razem z linami. Dołożymy średniej wielkości karabinczyki. O. Malutkie też powieszone. Cały stelaż już gotowy, przygotowany. Tylko wystarczy go odpowiednio ulokować. Film, który obejrzeliście, miał na celu podsumowanie całego tygodnia. Pokazałem Wam dostawę towarów, co się w sklepie zmienia, co nowego jest eksponowane. Omawiałem też to, że zrobimy nową ekspozycję. Co tydzień będę prezentował takie filmiki, także zachęcam już Was teraz do zaglądania na mój kanał. Co nowego będzie w następnym filmie? Zaprezentuję i omówię kącik związany z działem Nocta Makro, pokażę nowości, jakie są w sklepie. Jak również pokażę Wam, jak tworzę tak zwany kącik personalny. Każdy z Was będzie mógł według swoich potrzeb dobrać kolor łopaty, jak również kolor propointera, tak żeby to wszystko też pasowało do Waszych wykrywaczy. W kolorach czerwieni jest na przykład Vanquish, większość wykrywaczy jest w kolorach czarnych, Garrett jest w kolorze żółtym, także można personalizować akcesoria, łopaty czy propointery do swoich potrzeb. Bądźmy modni. Dotarła również sztuczna trawa, także ją też będę docinał i wykładał. To też pokażę w następnym filmiku. Dziękuję za obejrzenie kolejnego filmiku. Jeżeli Wam się podobał film, zostawcie subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.